I raz, i dwa, i trzy, i cztery. Proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa, z tej strony Adam Stanisław Czeczetkowicz z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego. TV. Obecnie tworzę ten kanał na portalu YouTube. No i chciałbym, żebyście dyskutowali nad nim. Bez agresji, ale z argumentami. Ja będę starał się przedstawiać stanowisko wielu osób, spostrzeżeń na temat tego, co się w kraju dzieje i jak to powinniśmy ulepić, żeby działo się lepiej, a nie gorzej. Tak jak mamy to cały czas. Mam nadzieję, że eksperymentujemy cały czas jako studio z obrazem, z dźwiękiem. Mam nadzieję, że uda się zapewnić lepszy dźwięk, bo lepszy dźwięk to będzie lepszy przekaz. Jakość obrazu jest w HD. Podobno. No, staramy się jak najlepiej, jak najbardziej profesjonalnie to zrobić, chociaż wiadomo, że nie mamy pieniędzy, nie mamy takiego zaplecza technicznego jak nasi wrogowie polityczni, wrogowie, którzy po prostu niszczą Polskę. A więc co chciałbym powiedzieć? Co chciałbym powiedzieć już na ten czas? Myślę, że powinniśmy zrobić akcję pod tytułem Znam swoich sąsiadów. To jest, myślę, że w tych dniach bardzo dobra akcja, która powinna polegać na robieniu zdjęć dla tak zwanych lewaków, czyli antypolaków, którzy nakłaniają, namawiają poprzez manifestowanie w swoich oknach tych pioruników czerwonych, albo inaczej mówiąc, tęczowych flag, które wcale nie mają nic wspólnego z tęczą, a chodzi o rozprzestrzenianie wrogiej ideologii dla narodu polskiego. Jedna i druga ideologia, zobaczcie, chce doprowadzić do tego, żeby było nas, Polaków, mniej. Prawda? Aborcjonistki, aborcjoniści chcą zabijać już powstałe dzieci w łonach mam, a ideologia tęczowa ma nie dopuścić do tego, by w ogóle Polacy się rozmnażali, było ich więcej. To jest właśnie taka wojna z narodem polskim. Teraz jeszcze dochodzą szczepionki. Szczepionki, gdzie ta pandemia jest sztucznie po prostu wywołana. To jest zwykła grypa. Grypa ma wiele twarzy. To jest jedna z twarzy grypy. Wirus, który zawsze był i będzie. Ale ktoś sobie wymyślił, że może zarobić na, po pierwsze, szczepionkach, po drugie, zresetować
biznesowo cały świat. Te kraje, które przyjęły takie obostrzenia, jak w Polsce, że zakłady pracy hotelarskie, restauracje, a i nie tylko, bo tam więcej jest tych różnych biznesów, które po prostu przestały być legalne z dnia na dzień. No i to, proszę Państwa, jest zamach na wolność gospodarczą narodu polskiego, między innymi. Bo jak wiemy, w wielu krajach podobnie się dzieje. Ale nie mamy się czym cieszyć, że u innych jest tak samo lub gorzej. Powinniśmy zająć się swoim podwórkiem. Myślę, że jakiekolwiek protesty są bezsensowne. Bardziej należałoby po prostu robić swoje, nie przejmować się głupimi obostrzeniami głupiego rządu, który tak naprawdę przejął władzę w wyniku oszustw. Bo musicie wiedzieć, że obrady okrągłego stołu, które to działy się tak naprawdę w Magdalence, to było jedno wielkie oszustwo, które do dzisiejszego dnia pokutuje, a mianowicie tak zwani komuniści, tak, ludzie PRL-u stwierdzili, że uwłaszczą się i okradną nas i nazwą się nagle kapitalistami. No i tak się stało, że nagle jakiś tam Kulczyk, jakiś sobie wszyscy byli biedni, nagle milionerzy jacyś, nie wiadomo skąd, wyskoczyli. No i proszę Państwa, to jest po prostu złodziejstwo i draństwo. Draństwo i złodziejstwo powinno się ukarać, łapy poobcinać, a nie to tolerować. No ale kara śmierci została już zniesiona i w ogóle korupcja zżera system, czyli całą Polskę jako państwo, bardzo mocno. No, proszę Państwa, poznaj swojego sąsiada. Jak widzisz, że na Twoim osiedlu są w oknach takie tak zwane różne emblematy lewackie, rób zdjęcie, zapisuj, jakby to powiedzieć, no, dane, czyli jakie to jest mieszkanie. Kiedyś nam to się przyda, bo ci ludzie łamią prawo, atakują naród polski i powinni być z tego po prostu rozliczeni. A za propagandę, no to powinna być ostra kara. Niestety dzisiejsze sądy są antypolskie. Wiemy dobrze o tym. To są sądy nic nie warte, które przyjechały do Polski na czołgach w 1944-1945 roku. I to już taka komuna od tych, to z reguły są nawet nie Polacy, tylko polskojęzyczni, którzy się wyrzekli Polski, jeżeli w ogóle mają krew polską w sobie, ale na pewno nie myślą po polsku i o Polsce i o Polakach. Raczej myślą, że są jakąś kastą, prawda? No i oszukują ludzi. Tutaj koło Sądu Najwyższego taki pan od września chyba protestował, bo go sąd oszukał na 100 tysięcy złotych. Jak dobrze pamiętam, materiał się ukaże wcześniej czy później. Ludzie protestują, ale są osamotnieni w tych protestach.
A my jako Polacy po prostu każdy sobie rzepkę skrobi i to jest najgorsze, co może być, bo powinniśmy się zorganizować. Ponieważ dzisiaj jego zniszczą, jutro nas, a pojutrze was. Tak to działa. Metodą salami, powoli, powolutku, po kolei. Po kolei eliminują, a my patrzymy tylko, żeby to tylko nas nie trafiło. Ale wcześniej czy później trafia to i nas. Tak jak śmierć każdego trafi, wcześniej czy później. Umrze ten, umrze tamten, a później my umrzemy i nikt nawet nie zauważy, że umarliśmy. Bo nie obchodzili nas inni ludzie, to i my nie będziemy obchodzić innych ludzi. Tak to działa. Więc jeżeli chcemy mieć w Polsce porządek, zróbmy go sami, bo nikt za nas tego nie zrobi. Żyjesz w jakimś mieście, w jakiejś miejscowości, sprawdź, co to za sąsiad. Jeżeli to jest antypolak, trzeba go zarejestrować. Musimy wiedzieć, kto jest naszym wrogiem. Jeżeli będziemy wiedzieli, kto jest naszym wrogiem, będziemy wiedzieli, jak działać, z kim działać i o co chodzi. Teraz jest taka fajna sytuacja, bo te lewaki antypolskie, one czuły jakiś wiatr w skrzydłach i zaczęły po prostu manifestować strasznie mocno. Niby teraz nosi się te różne maseczki, sreczki. Ja oczywiście nie noszę, bo wolę tlen oddychać powietrzem. Nie wierzę w żadnego koronawirusa. Zresztą koronawirus przecież przenosi się w sposób niezauważalny, tak jak to wirusy robią. Nie poprzez kropelkę jakąś tam, tylko on leci w powietrzu. Nic te wasze, słuchajcie, maseczki nie dadzą. Po prostu, jeżeli macie zachorować, to zachorujecie i żadna maska, żadna przyłbica wam tego nic po prostu nie da. A przyłbice są obrzydliwe, bo one teraz tak na maseczce tego nie widać, ale na przyłbicy widać ten, jakby to powiedzieć, tą parę, ona się skrapla. Obrzydlistwo. Obrzydlistwo, proszę Państwa. To jest obrzydliwe. No i nie róbcie takiego obrzydlistwa. I tam dopiero tam bakterie się w tej parze tam zaczynają mnożyć. To jest rozsiewanie różnych chorób i wirusów. Można tak nazwać. A do tego bardzo nieestetyczne. No, to jest fakt. Więc słuchajcie, bierzemy telefony, robimy zdjęcia, zapisujemy adresy. Nawet niektórzy na samochodach mają, no to rejestrację samochodów. Zbieramy, robimy bazę danych. My, Polacy narodowcy, którzy kochamy swój naród, chcemy żyć normalnie we własnym narodzie, po prostu musimy oznaczyć, zaznaczyć wrogów naszych, gdzie mieszkają, kim są, bo żadna policja, żadne państwo nam tego nie zapewnia. Państwo jest po to, by nam, Polakom, żyło się lepiej. A się okazuje, że państwo polega na tym, żeby wykorzystywać nas. Nakłada się coraz większe podatki i ludzie, którzy uważają się za naszych przedstawicieli, nie reprezentują naszych interesów narodowych, naszych
interesów egzystencjonalnych. Tak być nie może, ale tak jest, więc zmieńmy to. Teraz jest najłatwiejsza, najlepszy czas, żeby zmienić rząd, tak naprawdę. Ale to musiałaby być organizacja. Bez organizacji potratujecie się wszyscy po prostu jak barany. Niestety, musi być organizacja i dlatego te organizacje są zawsze rozbijane u podstaw przez służby specjalne. I to nie tylko polskie, bo na terenie Polski działają różne służby. Na pewno działają niemieckie. Na pewno. Donald Tusk jest tego najlepszym dowodem i cała Platforma Obywatelska. Na pewno żydowskie, czyli Mossad. Pan Jarosław Kaczyński jest tego najlepszym dowodem. On jest takim proamerykański, ale to chodzi o Izrael. Ta Ameryka musi mieć dobre stosunki z Izraelem. To jest trop żydowski. Antypolski jak najbardziej. No i są inne jakieś tam agentury na pewno, które są powiązane jakimiś układami. I tak naprawdę świat.